Otwieram obrady 46. sesji Rady Miejskiej w Sztumie. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza Leszka Tobora, zastępcę pana Ryszarda Wiedźpajna. Witam panią skarbnik, panią Danutę Wiatrowską. Witam pracowników urzędu gminy, kierowników komórek poszczególnych. Witam dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektora Centrum Kultury. Witam gości zaproszonych, witam wszystkich sołtysów, prasę, witam wszystkich radnych, wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję, wśród nich są też sportowcy. Stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji, gdyż na 15 radnych na razie obecnych jest 12. Radni wraz z zawiadomieniem i materiałami otrzymali porządek dzisiejszej sesji. Do porządku obrad wniosłem autopoprawki, które w dniu wczorajszym zostały przesłane na adresy mailowe wszystkich radnych. I do nich należy dopisano podpunkt 7.1 przedłożenie przez burmistrza zarządzenia w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za rok 2017, sprawozdanie rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 oraz informacje o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku. Dotychczasowe podpunkty 7.1 i 7.2 zmieniają odpowiednio kolejność na 7.2 i 7.3. Dopisano w punkcie 8, podpunkt 12 i 13 to są projekty nowych uchwał, które również na adresy mailowe zostały przesłane. Czy są jakieś inne propozycje jeszcze? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do realizacji zgodnie z przedstawionymi zmianami. Przechodzimy do punktu 3. Protokół 44 sesji 14 lutego oraz 45, 7 marca był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przesłane zostały protokoły na adresy mailowe. Radni się z nimi zapoznali, uwag nie zgłosili. Czy w tej chwili ktoś ma uwagi do protokołu numer 44 z 14 lutego? Nie widzę, w takim razie protokół poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami za. Czy ktoś ma w tej chwili uwagi do protokołu 45 z 7 marca? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został zatwierdzony jednogłośnie 12 głosami za. Przechodzimy do punktu 4. Rozpoczynamy część uroczystą sesji. Na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy pana Romana Markowicza i pana Jana Kucharskiego. Nie było swobody zresztą, ale w tej sprawie oddaję głos panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Przewodniczący, Szanowni Państwo, poprosiłbym może panów, pana Romana Markowicza, pana Jana Kucharskiego, razem z panem przewodniczącym w imieniu, mam nadzieję, że to wszystkich obecnych, poprosiliśmy panów na sesję, żeby podziękować, bo okazja jest no, szczególna. Ponieważ na własną prośbę zdecydowaliście się panowie zakończyć czynną służbę w naszych ochotniczych strażach pożarnych. Pan Roman Markowicz od 2002 roku był komendantem miejsko-gminnym ochotniczych straży pożarnych, czyli był takim moim doradcą, jeżeli chodzi o politykę wobec straży ochotniczych. Mieliśmy 6 takich straży, obecnie jest 5. Piekło samo zrezygnowało z dalszej działalności.
I w tym czasie nie tylko był moim doradcą, ale również i reprezentował środowisko ochotników strażaków, żebyśmy po prostu swoimi działaniami zrobili wszystko, żeby te straże miały jak najlepsze warunki do działania, bo to na pewno jest i było, jest i będzie bardzo mocnym wsparciem straży zawodowej i nigdy nie mieszkańcy na ochotniczych strażach się nie zawiedli. I dziękuję serdecznie również panu Janowi Kucharskiemu, który 27 lat kierował samochodem bojowym w Ochotniczej Straży po Stolinie i tak dbał o te samochody, że one mają więcej lat prawie jak pan Kucharski. Nigdy nie zawiódł, zawsze na wezwanie brał udział we wszystkich akcjach. Za tą długoletnią służbę również chciałbym w imieniu wszystkich podziękować. Podziękować skromnym dyplomem, monografią szturmu. Panie Romanie, serdecznie dziękuję. Również serdecznie dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności na pewno wygodę. Życzę wszelkiej pomyślności na tej nowej drodze. Dziękuję. Proszę jeszcze momencik poczekać, tylko powiem jeszcze jeden komunikat. W imieniu Straży Pożarnej z Postolina panowie, pan Janusz Leszczański, pan Marek Leszczewski. Pan Marek Monica i pan Paweł Krauzek chcą również złożyć serdeczne podziękowania panu. W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego oraz jednostek z terenu gminy Sztum chcieliśmy serdecznie podziękować za wieloletnią współpracę panu Romanowi jako pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum za zrozumienie naszych potrzeb, za przekazywanie tych potrzeb jakby wyżej, które w efekcie w większości kończyły się pozytywnie. Panu Janowi za wieloletnią dyspozycyjność, bo tak to trzeba nazwać, kierowca, no bez kierowcy zastępcy drogi, samochód bojowy nie wyjedzie. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego na dalszym etapie życia. Tak to określmy. Myślimy, że dalej będzie owocna, a współpraca z jednostkami będzie dalej utrzymywana. Także dziękujemy. Dziękuję. Ja pana przewodniczącego jeszcze poproszę, może byśmy zrobili pamiątkowe zdjęcie. Pozwolimy sobie skorzystać. Pan Kucharski mógłby dalej jeździć, bo jest w dobrej formie samochód również, ale po prostu przepisy zabraniają po ukończeniu. Mogę wymienić, bo w przypadku mężczyzna mogę 50 lat. 65 lat niestety zabronione jest, żeby kierować samochodem bojowym. Przepraszam, że stanę tyłem. Mieścimy się. Kadrze. Tak. Duży kadrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ze swoim, że tak powiem, kierownictwem urzędu, również chciałem podziękować za lata pracy na rzecz umacniania ochrony przeciwpożarowej, na rzecz umacniania nie tylko ochrony, ale w ogóle bezpieczeństwa naszego społeczeństwa. Czy te lata były, że tak powiem, udane? Powiem tak. Nasze jednostki ochrony przeciwpożarowej są w tej chwili wyposażone tak jak kiedyś. Ja w zawodowej straży nie miałem takiego sprzętu. Jak byłem komendantem, jak w tej chwili mają ochotnicze straże pożarne. Mam tutaj na myśli sprzęt do ratownictwa drogowego.
Kiedyś tego sprzętu w ogóle w ochronie przeciwpożarowej, nawet zawodowej, tego nie było. Na pewno są duże braki, bo życie jest takie, jakie jest. Coraz to nowsze rzeczy przychodzą i powinniśmy z nich korzystać. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory, Rada zawsze, ale to zawsze, robiła to, co robić powinna dla naszego społeczeństwa. Na moje, że tak powiem, informacje, jakie co roku składałem, zawsze była pozytywna opinia. I za to chciałem Wysokiej Radzie serdecznie podziękować. Również chciałem podziękować panu burmistrzowi, nawet jako prezesowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Gminnego, który tymi sprawami naprawdę żył i się przejmował. Za to również chciałem serdecznie podziękować w imieniu naszych strażaków, kolegom z Białej Góry, z Gościnnego, w ogóle w ochronie przeciwpożarowej ochotniczej, również chciałem podziękować za lata pracy. Mam nadzieję, no mój Boże, takie życie jest, jakie jest, że trzeba kiedyś skończyć, jak się coś zaczęło. I mam nadzieję, że Państwo na pewno tak jak tutaj dzisiaj w tych ciepłych słowach nas pożegnaliście, mnie i Janka, mam nadzieję, że będziecie nas wspominali i tego bym sobie życzył. Każdy człowiek niestety jest zawsze poddany jakiejś tam ocenie. Począwszy od narodzenia dziecka, czy płacze, czy nie płacze, oceniają rodzice, potem żona ocenia do końca życia, ale z tego, z oceny takiej, jak dzisiaj myśmy otrzymali, naprawdę jestem wzruszony. Ja bym powiedział jak na wybiegu. Dziękuję bardzo. Sportowcom za wybitne osiągnięcia sportowe. Zanim udzielę głosu panu burmistrzowi, chciałbym przekazać kilka informacji na temat sportowców. Na podstawie uchwały nr 5/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku do siedziby tutejszego urzędu wpłynęło 5 wniosków z klubów sportowych gminy Sztum o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom. Wnioski zostały złożone przez Klub Sportowy Wiktoria i Uczniowski Klub Sportowy Sokolik. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne i merytoryczne. Stypendia sportowe burmistrza miasta i gminy Sztum za rok 2018 wynoszą na łączną kwotę 7700 zł. Do wyróżnionych stypendystów należą Julia Ebertowska, zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik za zdobycie brązowego medalu podczas 31. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym w Gorzowie Wielkopolskim w kategorii K2 na 8400 metrów młodziczek. Za zajęcie 4. miejsca podczas międzynarodowego długodystansowego Mistrzostw Polski w kategorii K2 na 2,5 km. Przepraszam, na 5 km. Za zajęcie 3. miejsca podczas międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Bydgoszczy w kategorii K2 na 2 km. Oliwii Majewskiej, zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokoli, za zdobycie brązowego medalu podczas 31. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym w Gorzowie Wielkopolskim w kategorii K2 na 8400 metrów dla młodziczek. Za zajęcie 4. miejsca podczas międzynarodowych długodystansowych Mistrzostw Polski w kategorii K2 na 5000 metrów. Za zajęcie 3. miejsca podczas międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Bydgoszczy w kategorii K2 na 2000 metrów.
Kamilowi Jesionkowskiemu, zawodnikowi klubu sportowego Wiktoria, za zdobycie brązowego medalu podczas 33. Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski w Augustowie w kategorii C2 na 10 tysięcy metrów, za zajęcie 4. miejsca w kategorii C2 5 tysięcy metrów, za zajęcie 5. miejsca w kategorii C2 1000 metrów, za zajęcie 6. miejsca w kategorii C2 5 tysięcy metrów podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Bydgoszczy. Za zajęcie 9. miejsca w kategorii C1 na 18 km. Zajęcie 5. miejsca w kategorii C2 na 19,5 km podczas Mistrzostw Polski w maratonie w Gorzowie Wielkopolskim. Kondratowi Draus, zawodnikowi klubu sportowego Wiktoria, za zdobycie brązowego medalu podczas 33. Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski w Augustowie w kategorii C2 na 10 tysięcy metrów, za zajęcie 4. miejsca w kategorii C2 na 5 tysięcy metrów, zajęcie 5. miejsca w kategorii C2 na 1000 metrów, za zajęcie 6. miejsca w kategorii C2 na 5 tysięcy metrów podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Bydgoszczy. Za zajęcie 10. miejsca w kategorii C1 na 18 km, za zajęcie 5. miejsca w kategorii C2 na 19,5 km podczas Mistrzostw Polski w maratonie w Gorzowie Wielkopolskim. Kacprowi Traczewskiemu, zawodnikowi klubu sportowego Wiktoria, za zajęcie 3. miejsca podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Poznaniu w kategorii K1 na 2000 metrów, za zajęcie 9. miejsca podczas Mistrzostw Polski w maratonie w Gorzowie Wielkopolskim w kategorii K2 na 12 km i 100 metrów, za zajęcie 5. miejsca w kategorii K2 na 2000 metrów, zajęcie 10. miejsca w kategorii K1 na 2000 metrów podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Bydgoszczy, za zajęcie 1. miejsca w kategorii K1 na 5000 metrów, za zajęcie 1. miejsca w K2 na 5000 metrów podczas Mistrzostw Polski LZS w Białymstoku. Ponadto nagrodę przyznano panu, a może najpierw sportowcy, a potem druga osoba, tak? To potem przeczytam dalej. Oddaję głos teraz panu burmistrzowi. Pan przewodniczący poinformował wszystkich o sukcesach sportowych. Te stypendia, które dzisiaj wręczymy, są nie tylko za osiągnięcia sportowe, ale też w ocenie władz klubów rokują rozwój kariery zawodniczej. Tego chcielibyśmy życzyć. Poproszę może sportowców, tak? Poproszę Julię Ewertowską. Poproszę Oliwię Majewską. Kamila Jesionkowskiego. Konrada Drausa. Nie ma, tak? Kamila nie ma. Nie ma Kamila, tak? I Kacper Traczewski jest, tak? Także życzymy po prostu kolejnych sukcesów. Takie są nadzieje waszych trenerów, waszych władz klubowych, ale również i nasze samorządy. Także niech te stypendia wam służą. Julia. Gratuluję. Nie. Olivia. Serdecznie gratuluję, życzę na serdecznie gratuluję, życzę na przyznano panu Adrianowi Długokęckiemu, sportowcowi kulturyście, więc to jest zupełnie inny rodzaj sportu. Ubiegłoroczne osiągnięcia to złoto debiuty Polskiego Związku Kulturystyki i Fitnessu i Trójboju Siłowego Wrocław 2017 na
w kategorii do 174 cm. Złoto w debiucie Warszawa 2017 w kategorii mężczyzn 174 cm. Złoto, debiuty Warszawa 2017 w kategorii również mężczyzn Open. Złoto, Grand Prix Polski w 2017 w kategorii mężczyzn 176 cm. I srebro Grand Prix Polski 2017, kategoria mężczyzn Open. Złoto, Puchar Polski w kulturystyce i fitness w Białymstoku 2017, kategorii mężczyzn 178 cm. Złoto, Puchar Polski w kulturystyce i fitness w Białymstoku 2017, kategoria mężczyzn Open. I ósme miejsce Mistrzostwa Świata w kulturystyce Benidorm w Hiszpanii. I tu jest do 70 cm. Oddaję głos panu burmistrzowi teraz. Pana Adriana. Jest to wsparcie w formie umowy promocji miasta i gminy Sztum. W zasadzie w Polsce to, co pan mógł, to już pan wszystko zrobił. Natomiast no, życzymy nie tylko sukcesu w Polsce, ale też i na arenie międzynarodowej, w Europie i się na świecie. Także gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Może poprosimy sportowców jeszcze, tak? Byśmy zdjęcie zrobili pamiątkowe, tak? Nie, jeszcze są. Poprosimy sportowców. Prosimy pana. Czy mamy się przesunąć? W tą stronę może przesuńcie się może, tak? Śmiało, śmiało. Tak, sama mała. Bardzo. Solenizantką była pani Lidia Ruszała. W imieniu wszystkich obecnych składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wielu, wielu sukcesów i realizacji ciekawych projektów z wielkim dofinansowaniem. Przechodzimy do punktu piątego. Poproszę teraz pana burmistrza o przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę. Tak, szanowni radni, przedstawię informacje z mojej działalności podległych jednostek. Odbyła się sesja nadzwyczajna, ale to związana z decyzjami finansowymi. Rozstrzyganiem przetargów na roboty, które, na prace, które zgodnie z uchwałami Rady ogłaszamy. Na dzisiejszą sesję przygotowałem 13 projektów uchwał. Sprawy, które były w ostatnim, w tym okresie ostatnim sprawozdawczym podejmowane, to były w sprawach naszych budżetowych. I tu tradycyjnie już najwięcej dotyczyło zmian w naszym budżecie wynikających ze zwiększenia środków na wykonywanie zadań z pomocy społecznej czy z edukacji. Tych pozycji jest bardzo dużo i no były też i decyzje związane z tym, że wiele ofert obecnie składanych jako odpowiedź na nasze ogłoszenie o przetargu są dużo wyższe niż to wynika ze kwot zarezerwowanych w budżecie.
generalnie rosną wynagrodzenia, rosną koszty nie tylko robocizny, ale również materiału, więc i oferty są wyższe. Cały wykaz podejmowanych decyzji i zmian znajduje się w tym sprawozdaniu i będzie ogłoszony na stronie internetowej. Natomiast no, bardzo ważne było, i to dzisiaj również część dzisiejszej sesji, czyli przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Sztum za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia naszego komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku. Inwestycje realizowane. Pierwsza to jest kontynuacja budowy sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej w Gosiszewie. Przepraszam, trochę mnie to rozprasza, tak? Jest inwestycja zaawansowana na dzień dzisiejszy w 36%. Trwają prace związane z wykonywaniem stropodachu. Na dzień dzisiejszy inwestycja zgodnie z harmonogramem i rzeczowym, i również i czasowym przebiega. Jesteśmy tutaj z realizacji tej inwestycji na dzień dzisiejszy zadowoleni. Utworzenie nowej siedziby biblioteki publicznej w Sztumie Kwadro. Gmina na podstawie pełnomocnictwa Sztumskiego Centrum Kultury to zadanie realizuje. Przeprowadzono już pierwszy odbiór robót budowlanych. Zaawansowanie wynosi 12% robót. Wykonanie planowane jest do 29 grudnia 2018 roku. Bardzo duża inwestycja związana z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Trwają prace przy budynku szkoły podstawowej nr 2 w Sztumie. Budynku przy ulicy Chełmińskiej, to jest dawna siedziba Powiatowego Urzędu Pracy, przedszkola publicznego w Gosiszewie, zespołu szkół w Czerninie, z tym, że tam montaż paneli fotowoltaicznych musi być poprzedzony wymianą pokrycia dachowego na budynku szkoły, również budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum. No i udało się znaleźć w trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawcę takich również prac w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. Także wszystkie nasze budynki przewidziane w ramach tego projektu no, będą realizowane i mam nadzieję, że termin zostanie dotrzymany. Nie mam na razie na dzień dzisiejszy informacji, żeby były jakieś zagrożenia. Kolejna inwestycja, to jest trzeci etap prac w tej części Sztumu, gdzie mamy stadion miejski, czyli przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa nowych terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Jest to inwestycja dofinansowana w ramach programów Ministerstwa Sportu i Turystyki. I tu termin zakończenia prac jest przewidywany 28 września 2018 roku. Rozpoczęła się już modernizacja budynku przy boisku treningowym w Sztumie, czyli dawnej siedziby, czy obecnej siedziby klubu Olimpia. I termin realizacji zadania to jest do 30 listopada 2018 roku. Kolejna inwestycja, wykonawca już, przekazano wykonawcy plac budowy. To jest budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjującym wody opadowe. I tu prace, czyli od no, tak zwanych naszych byków, kolokwialnie poprzez ulicę Sienkiewicza, Reja, aż do terenu naszej przy plaży. Będzie tam wykonany zbiornik retencyjny i od tamtej części ta inwestycja musi się rozpocząć, czyli odbudowy zbiornika retencyjnego i całego systemu kanalizacji deszczowej. Termin realizacji zadania do 30 sierpnia 2018 roku. Występowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o aneksowanie terminu, o wyrażenie zgody na wykonanie tej inwestycji w przyszłym roku. Niestety Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody, ponieważ zależy im na tym, żeby jak najwięcej środków unijnych wydać do końca września 2018 roku, ponieważ nasze województwo stara się o premię z Ministerstwa Rozwoju za bardzo dobre wydatkowanie środków unijnych.
Kolejne zadanie wykonane również już przejął plac budowy, to jest rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego w Sztumie wraz z rozbudową oświetlenia i pomostu pływającego, czyli tam na tym cyplu po prostu ta ścieżka będzie, ta pętla wybudowana w takim standardzie, jak to przed chwilą określiłem, oraz w kierunku dworku Żeromskiego również ten odcinek z nawierzchni asfaltowej będzie wymieniony na kostkę wraz z oświetleniem oraz wzmocnieniem tej ścieżki, bo tam po prostu wody opadowe robią, no po prostu niszczą nam tę ścieżkę. Budowa parkingów, również wykonawców wyłoniliśmy w ramach przetargu, przejęli już plac budowy, to jest przy ulicy Reja naprzeciwko kina oraz przy ulicy Nowowiejskiego, czyli naprzeciwko Quadro. Terminy realizacji tych zadań są do 28 września 2018 roku. Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji, no mamy kłopot z zakończeniem prac nad dokumentacją całej infrastruktury w naszym parku przemysłowym w Koniecwałdzie, ponieważ no nadal nie możemy ze spółką państwową Gaz System uzgodnić warunków przełożenia gazociągu wysokiego ciśnienia, a szczególnie przejścia pod drogą krajową. Więc tak po prostu no, w praktyce realizowane są zadania rozwojowe samorządu, że nie można ze spółką państwową uzgodnić po prostu takich rzeczy od 2 lat, tak? Za każdym razem zmieniają swoją opinię. Kolejne zadanie, znaczy zakończyły się prace projektowe, jest już wydane pozwolenie przez Starostwo Sztumskie, to jest przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą osiedle Pieniężnego. Natomiast w przypadku osiedla Witosa to dzisiaj będziemy o tym dyskutować, ponieważ tam już jesteśmy w trakcie przetargu i no, to będzie w przypadku zmian w budżecie. Prace trwają nad dokumentacją budowa selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych Sztumskie Pole dla całej naszej gminy. Trwają również prace nad dokumentacją zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, czyli dotyczące cmentarza przy ulicy Kochanowskiego, katolicko-ewangelickiego oraz wieży ciśnień, której właścicielem jest nasza spółka komunalna. To jest w związku z przygotowaniami do złożenia projektu w ramach programu Polska-Rosja. Ponadto zawarto umowy, bardzo duża umowa na dostawę i montaż opraw oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Tu w zasadzie zostały zawarte 2 umowy z firmą Energa Oświetlenie oraz FB System, tak? Dobrze mówię. To jest w ramach zaprojektu i wybuduj, czyli 114 punktów oświetleniowych w naszych stolicach. Natomiast Energa Oświetlenie to jest kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego w naszej gminie na LED-owe wraz z systemem sterowania. Zostały też wszczęte postępowania na remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu. W referacie gospodarki komunalnej, tu w zasadzie też wiele prac związanych z przygotowaniem przetargów, o których dzisiaj mówiłem, ponieważ to wymaga współpracy referatów różnych w naszym urzędzie. Ale między innymi referat takimi sprawami się zajmował. Odbyło się zebranie miejskiej kości Szewie w sprawie no, opinii dotyczącej zadania polegającego na budowie studni głębinowej na boisku piłkarskim kości Szewie. To jest również współpraca z referatem rozwoju lokalnego. Urząd Marszałkowski ogłosił taki konkurs, że jedno sołectwo można było wytypować, jedną inwestycję w sołectwie do takiego konkursu i między innymi po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim stwierdzono, że właśnie pomysł studni głębinowej na boisku piłkarskim w Kościszewie, żeby no, zwiększyć koszty nawadniania boiska, jest dobrym pomysłem. Ponadto przygotowano, w zasadzie już otworzyliśmy ofertę na budowę nowego mostu na kanale Uśnickim w Uśnicach, aby ułatwić, ja bym Panie Przewodniczący tego,
poprosił. Za chwilę skończę. Żeby poprawić dojazd do pól dla rolników w Uśnicach. Ponadto otworzyliśmy już oferty na trzy nasze przetargi w ramach modernizacji dróg gminnych z wykorzystaniem płyt Jumbo. To również będzie więcej szczegółów w dalszej części sesji, ponieważ to jest w propozycjach dotyczących zmiany budżetu. Ponadto wyłoniono inspektorów nadzoru i firmę, która zajmie się bieżącą konserwacją dróg gminnych. Przygotowano dokumentację przetargową, to jest modernizacja drogi wewnętrznej w ramach rewitalizacji centrum wsi Postolina etap czwarty, czyli domknięcie pętli wokół kościoła w Postolinie. Również odbyło się zebranie miejskie w Sztumskim Polu, na którym społeczność podjęła uchwałę zmieniającą przeznaczenie funduszu sołockiego. Przeznaczyli ten fundusz na remont swojej świetlicy wiejskiej i również podobna sytuacja w Piekle. Tam również mieszkańcy ponownie zdecydowali, na ponownym zebraniu zdecydowali, żeby środki przeznaczyć na wyposażenie świetlicy wiejskiej, która obecnie jest tam remontowana. W ramach tutaj też zadań związanych z naszą energetyką, czy z odnawialnymi źródłami energii, bardzo ważna wiadomość. Podpisałem też w imieniu gminy, ale też inne podmioty podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia sztumskiego klastra energetycznego. Taki sztumski klaster energetyczny jako inicjatywa tworzenia obszarów w Polsce samowystarczalnych energetycznie. My jesteśmy już w takim wykazie ministerialnym, bo kiedyś zgłosiliśmy taką propozycję, ale obecnie Ministerstwo Energii będzie certyfikować takie obszary. Tu są już potwierdzenie na piśmie w formie listów intencyjnych partnerów tym zainteresowanych. Ważną informacją jest to, że utworzenie takiego klastra stworzyłoby preferencje dla wszystkich zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii, ponieważ środki wszelkie pomocowe, czy to krajowe, czy unijne, mają być właśnie dedykowane inwestorom na takich obszarach, czyli może być wsparcie w formie dotacji, ale również utworzenie takiego klastra może doprowadzić do obniżenia cen energii z tego względu, że w ramach klastra produkowana energia nie będzie obciążona w rachunkach kosztami przesyłu, a to jest po prostu bardzo wysoka pozycja w rachunku czy to firm, czy mieszkańców naszej gminy. Druga droga przed nami, ale takie prace zostały już przez nas zainicjowane. Natomiast odbyło się również spotkanie z gminą, z przedstawicielami gminy Ritterhude w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach. Ta nasza praca jest dostrzegana też przez instytucje zewnętrzne, ponieważ poproszono przedstawiciela naszej gminy, żeby na dużym kongresie europejskim w Rennes we Francji właśnie zaprezentować nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o działania gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, a szczególnie współpracy z mieszkańcami. Na przykład taką ciekawostką, przeprowadziliśmy ankiety na tzw. naszych wyglądach, czyli na osiedlu za gimnazjum, przed gimnazjum w zasadzie, zależy jak się patrzy. Udało nam się uchwycić, jaki jest stan w ogóle świadomości mieszkańców i wiedzy, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną i to może nam służyć po prostu różnym kolejnym działaniom. Naprawiono system alarmowy, znaczy przyłącz energetyczny w Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie. Już są zakupy, pierwsze zakupy w ramach funduszy sołeckich dla Białej Góry, Nowej Wsi i Barlewiczek. I również umowa zawarta z naszą firmą komunalną z Pylnikiem na utrzymanie konserwacji fontanny. Przystąpimy również do oznakowania miejsc na naszych parkingach dla osób niepełnosprawnych. Zmienimy się przepisy, to co widzimy w innych miejscach, czyli na niebiesko. U nas również takie miejsca będą na niebiesko zaznaczone. Referat planowania przestrzennego. Tu prace nad planem zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Sztum, czyli tego fragmentu naszego miasta przy ulicy Słowackiego i Chełmińskiej. Niedługo będzie on już wyłożony do publicznej konsultacji. Ponadto przydziały mieszkań, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy, wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego, czyli po prostu takie czysto administracyjne sprawy. Działalność referatu rozwoju lokalnego to jest obsługa czy pilotowanie naszych projektów nie tylko unijnych, ale również i krajowych. Między innymi został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie projektu, znaczy o dofinansowanie budowy sali sportowej w Zapleczu Przedszkolnej Podstawowej w Gościszewie. Taki konkurs został przez ministerstwo ogłoszony i taki wniosek został złożony. Ponadto wnioski o płatność w ramach projektów, które już zostały w zasadzie zrealizowane, czyli ochrona bioróżnorodności, utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Baliwiczkach. Niektóre już środki na nasze konto wpłynęły, płatności są dokonywane przez Urząd Marszałkowski, no bo im zależy na wykonaniu właśnie na wydatkowaniu środków unijnych, więc to jest dla nas dobra informacja. Również i wnioski w ramach tego projektu modernizacji oświetlenia ulicznego. Realizowany jest również projekt emocji, cyfrowe umiejętności, realne korzyści, czyli poszerzenie czy zbudowanie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy. Dedykowany jest do tych, którzy no, mają kłopoty z obsługą komputera, wykorzystywaniem możliwości internetu. Już przeszło 100 osób zostało wyszkolonych. Natomiast no, mamy do wyszkolenia 360 mieszkańców. Projekty były realizowane w Czerninie, Pietrzchałdzie, Nowej Wsi oraz w Sztumie i kolejne takie szkolenia odbędą się w Postolinie oraz w Sztumie. Bardzo zachęcam, żebyście też radni, jeżeli znacie takie osoby, a na pewno każdy nas w swoim najbliższym otoczeniu, bo ten, kto potrafi, no to potrafi, ale naprawdę są mieszkańcy, którzy jak przychodzą, panie Wojtku, tak, bo pan Denko to prowadzi, zaczynają od zera, czyli od włączenia komputera i słuchajcie, wychodzą zadowoleni, bo naprawdę przełamują barierę strachu po prostu, bo wiedzą, że coś takiego jest, ale nie wiedzą kompletnie i się nawet czasami trochę wstydzą, także to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. Ponadto sprawy związane z ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. Zostały ogłoszone konkursy na realizację zadań i to jest dedykowane dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki, krajoznawstwa, ochrony środowiska, promocji zdrowia, na przykład opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobami nowotworymi z naszego terenu, dwóch rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o ziemi sztumskiej z wykorzystaniem naszych questów, które mamy w zakresie edukacji, wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym, czy ochrona dziedzictwa narodowego i w zakresie kultury, akcja letnia dedykowana dla harcerzy, czy inne właśnie tego typu propozycje, na przykład dedykowane do naszych lokalnych artystów rzeźbiarzy, utworzenia drewnianej szopki bożonarodzeniowej na Placu Wolności, nawiązującej do folkloru tradycji Dolnego Powiśla, bo po tych ozdobach świątecznych brakuje na tym jeszcze w okresie świątecznym, powiedzmy, na Placu Wolności, żeby właśnie taka szopka na przykład stanęła. Sprawy związane czy inicjowane w gminie Sztum z okazji 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości też są takie ogłaszane konkursy dla organizacji pozarządowych, minimum 5 wykładów, Nasza Droga do Niepodległości, czy piknik historyczny, czy również mural kolejny nawiązujący do 100-lecia rocznicy odzyskania niepodległości, czy również rajdy rowerowe o charakterze historycznym. Gościliśmy u nas delegację z miasta partnerskiego Polesk. To właśnie konkretyzowanie współpracy w ramach tego projektu wspólnego, który chcemy złożyć do programu Polska-Rosja. Imprezy objęte patronatem burmistrza. Takich 7 przedsięwzięć zostało objętych, 3 już zostały, takie wydarzenia się odbyły i 2 kolejna ocena złożonych wniosków, więc w takim przypadku po prostu stworzyliśmy pewną procedurę, w ramach której organizatorzy różnych imprez mogą, nie muszą, ale też i w ramach tego wiedzą, jaką mogą otrzymać konkretną pomoc ze strony naszych wszystkich samorządowych instytucji. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tu również oprócz tej pracy takiej, no nie spodziewać się administracyjnej, ale związanej z wykonywaniem codziennych obowiązków, pomocy rodzinom, osobom starszym, pełnosprawnym, chorym, czyli wydawanie różnych decyzji, czy to o pomocy materialnej, czy finansowej, czy opieki, realizacja dużych projektów unijnych, ale również i nowe projekty zostały już złożone wcześniej, zaakceptowane i umowy podpisane przez Urząd Marszałkowski. I tu jest bardzo duży projekt rozwój usług społecznych w gminie Sztum i między innymi pozyskano bardzo duże środki, oczywiście docelowo dedykowane mieszkańcom, ale przede wszystkim dla Daru Serca 633 tysiące złotych właśnie na zajęcie się tą sferą działalności, którą się zajmuje to Stowarzyszenie Dar Serca, czy dla Spółdzielni Socjalnej Iskra, również w wysokości 283 tysięcy. I te formy wsparcia są różne. Bardzo proszę radnych o zapoznanie się dokładniej z tymi działaniami, które będą tu prowadzone. Ponadto pozytywnie rozstrzygnięto, czy zaakceptowano wnioski, 3 wnioski złożone w ramach programów rządowych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłaszanych konkursów. I tu również to są konkursy dedykowane do program aktywności społecznej osób starszych. To jest kolejny dla Daru Serca projekt, który będzie realizowany przez to stowarzyszenie. Ponadto oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale również i środki na wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. No i kolejne duże projekty już w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Marmor-Sztum. O tym już wielokrotnie Państwa informowałem. Tych propozycji, tych działań jest bardzo dużo i również dedykowanych bezpośrednio do mieszkańców. No tu w zasadzie wszystko, co należy, to działa. Sztumska Zbiórka Żywności to okres przedświąteczny, również przed świętami w ramach programu Pomoc Żywnościowa skierowano 940 osób do takiej pomocy. Tutaj naszym głównym jest Polski Czerwony Krzyż. Program Rodzina Plus. W lutym pomoc wypłacona mieszkańcom wynosiła 214 tysięcy złotych. No i wydano 190 decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy społecznej, 147 dodatki mieszkaniowe oraz 31 decyzji dodatki energetyczne. W oświacie również oprócz tej pracy szkół, przedszkoli, które są tu opisane w moim sprawozdaniu, realizacja nie tylko takiego codziennego, nie chcę powiedzieć, że nadzoru, ale współpracy z naszymi jednostkami oświatowymi, czyli ta obsługa administracyjna, zabrakło mi słowa. Proszę? Finansowa. O, właśnie, administracyjno-finansowa. Realizacja dużych projektów unijnych, czyli ten naukowy zawód głowy. Tu jest bardzo dużo działań, nie tylko tu na miejscu, realizowanych w naszych jednostkach, ale wyjazdy do na przykład Centrum Hebelianum w Gdańsku, zajęcia tam były w ramach, znaczy zajęcia w laboratorium naukowo-technicznym, były również wyjazdy do Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, tam również w laboratorium naukowo-technicznym, czy w Teatrze Szekspirowskim warsztaty językowe. Także tych działań w ramach tego projektu jest bardzo, bardzo dużo i uczniowie ze wszystkich naszych szkół w tym uczestniczą. Natomiast w sferze tej przedszkolnej realizowany program z przedszkolem na ty, czyli utworzenie miejsc przedszkolnych dla 70 dzieci 3 i 4-letnich, czyli 2 oddziały przy Kubusiu Puchatku i 1 w zespole szkół w Czerninie. Został złożony kolejny wniosek, żeby taki oddział przedszkolny stworzyć przy szkole w Nowej Wsi. I bardzo ważna tutaj informacja. Zgłosiliśmy wszystkie nasze szkoły do programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, czyli wybudowanie sieci internetu szerokopasmowego. My mamy tu internet, ale on jest po prostu bardzo ubogi, jeżeli o szybkość transferu. Natomiast tutaj w ramach tego programu to 100, tak?
100 megabajtów ma być właśnie, a u nas jest to na poziomie 3, 4, w porywach do 10. Ale co jest najważniejsze, że jak w tych szkołach będzie internet szerokopasmowy, to wokół tych szkół będą mogli być podłączeni również mieszkańcy. Bo Orange Polska właśnie ma taki program dofinansowany z Unii Europejskiej tworzenia w ogóle korytarzy internetu szerokopasmowego i na przykład mi się wielokrotnie mieszkańcy skarżyli, że prowadzą działalność gospodarczą, ale po prostu dostęp do internetu jest tak ubogi, że mają duże z tym problemy albo bardzo wysokie koszty, więc te nasze szkoły będą takimi wyspami, wokół których będzie pączkować internet szerokopasmowy. I co jest jeszcze bardzo ważne, w niektórych naszych szkołach nie mogliśmy zamontować tablic interaktywnych w ramach rządowego programu Aktywna Tablica, dlatego że nie było tego wymogu 30 megabajtów, tak? Teraz po prostu jak będzie szerokopasmowy internet, to po prostu wszystkie nasze szkoły będą mogły być w takie aktywne czy interaktywne tablice wyposażone. Także słuchajcie, jest tego bardzo dużo, pomoc socjalna dla uczniów, również tutaj Miejsko Gminy Zespół Oświaty stara się, trzyma rękę na pulsie, stara się o ośrodki. No i również dostosowano, znaczy został ogłoszony przetarg na dostosowanie naszego kubusia Puchatka, czyli przedszkola, do wymogów przeciwpożarowych. Także w Sztumskim Centrum Kultury również bardzo dużo jest prowadzonych różnych zajęć, Uniwersytet Trzeciego Wieku i warsztaty różne artystyczne, występy, znaczy seanse filmowe, występy teatralne, muzyczne, ale co jest najważniejsze, tu dzięki współpracy z Sztumskiego Centrum Kultury i Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty pozyskano środki. Amator Plus został otwarty, czyli nie wiem, Laguna, Puchatek, w zależności od pokolenia. No i w ramach drugiego konkursu również pozyskano środki na funkcjonowanie tego klubu, także są tam zatrudnione osoby. I to jest dla wszystkich mieszkańców, to nie jest to, że to trzeba być seniorem, żeby skorzystać z, nie wiem, z naszego amatora. To wszystko, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo panu burmistrzu za przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej. Informacje te radni przyjmują do wiadomości. Przechodzimy do punktu 6. Proszę panią Agnieszkę Topolewską-Reksa o przedstawienie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie utworzenia Skweru Niepodległości w Sztumie. Bardzo proszę. Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie utworzenia Skweru Niepodległości w Sztumie. Rada Miejska w Sztumie w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pozytywnie opiniuje projekt utworzenia Skweru Niepodległości zlokalizowanego przy Rondzie Powieśla w Sztumie według koncepcji opracowanej przez architekta pana Leszka Witkowskiego. Zaprojektowano założenie parkowe, tak zwany skwer, upamiętniając stulecie odzyskania przez Polską Niepodległości według koncepcji pana Witkowskiego. Analiza przestrzenna pokazała rozbite wysoką skarpą tarasy, teraz gminy i domy. W celu połączenia wyżej wymienionych tarasów zaproponowano wybranie ziemi w formie leja z tarasu górnego i stworzenie wspólnie dostępnego jednego poziomu przestrzeni skweru. W części centralnej tarasu dolnego zaprojektowano instalację rzeźbiarską z biało-czerwonych tafli szklanych symbolizujących barwy narodowe Polski oraz barwy Sztumy, będącą w założeniu ideowym współczesnym gestem przestrzennym upamiętniającym stulecie niepodległości narodu polskiego, w tym mieszkańców ziemi sztumskiej. W sercu instalacji fontanny światła proponuje się inskrypcję z zebraną sentencją wypowiedzianą przez marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W głębi założenia w tzw. leju, w otoczeniu zielonych i uchwieconych skarb, zaprojektowano, przeznaczono m.in. do plenerowych lekcji, część reflekcyjną z kamieniami historii, upamiętniającymi ważne daty w historii mieszkańców Sztumu oraz Polaków. Na całości założenia zaprojektowano siedziska oraz oświetlenie parkowe. Dziękuję. A teraz oddamy głos panu. Coś zostało panu Witkowskiemu? Cała prezentacja. Dziękuję bardzo. No, proszę teraz pana Witkowskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No rzeczywiście, bo ja zostałem zaskoczony, że część merytoryczna będzie w uzasadnieniu to uchwały przedstawiona, ale wydaje mi się, że jest jeszcze wiele wątków, które chcą tak powiedzieć od strony warsztatowej, jak postawił ten projekt i chyba dam radę po chwili namysłu, a poza tym są badania, które mówią, że 7 minut człowiek może wytężać uwagę, bo to potrzebuje bodźca, także może będzie czas o 7 minut takich bodźców. Ja miałem za długie. Nie mnie oceniać, natomiast mam miarę badania, rzeczywiście
to mówią, że taką najwyższą uwagę może do 7 minut, może trzeba chwilę przerwać i tak dalej. Ale Rady Miasta, Rady Powiatu, wszelkie rady nie mają takiego luksusu i trzeba troszkę łamać tego. Zatem postaram się, nie wiem jak mam interpretować, jeśli mogę usiąść, to skorzystam. Ile razy prezentuję koncepcję jest słońce i teraz nie wiem, czy się cieszy, zwykle się cieszę, ale ona to troszkę powoduje, że widoczność jest troszkę słabsza. Z tego co wiem, to częściowo ta koncepcja została już w różnych mediach pokazywana. Ja powiem szczerze, tego nie śledzę, ponieważ jestem z tych, których to troszeczkę, że tak powiem, nie motywuje, a nie chcę się tym za bardzo do głowy sobie tego wkładać. Zatem liczę na to, że Państwo znają troszkę lepiej tą koncepcję niż tutaj w tych ładnych słonecznych, bo będziemy omawiać. Postaram się naprawdę w skrócie. Sytuacja. Rondo po Wiśle, skwer, który po przebudowach Generalnej Dyrekcji i dróg po prostu odsłonił swoje oblicze. Jak wygląda, tak wygląda. Widać, że jest to kartka słaba obecnie, nie wzmacniająca walorów tego miejsca, niezagospodarowana i niezdefiniowana przestrzennie. Zatem przystępując do tej koncepcji, główną moją ideą, tak już mam, tak pracuję, było spróbowanie znalezienia jakiegoś kodu miejsca, ale przede wszystkim przestrzenno-architektoniczno-urbanistycznego, a dopiero na końcu rzeźbiarskiego. Czyli potraktowałem to miejsce jako miejsce w kartce miejskiej, które należy po prostu pokarcić, zmienić. Nie skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, co ma na tym placu stanąć i w jakiej formie. Gdyż moim zdaniem takie podejście do tematu powoduje, że zawsze od razu polaryzują się obozy. Zawsze jedna strona powie tak, druga powie inaczej, bo tak po prostu działa ludzki umysł i tak to jest. Natomiast ja, jako mieszkaniec Sztumu, chciałem spróbować też odpowiedź na uporządkowanie tej przestrzeni miejskiej i dopiero na końcu ustalić mi instalację, która jest moją interpretacją niepodległości. Mamy dwa takie pola w tej tak zwanej diagnozie sytuacji funkcjonalnej. Na zielono, trochę opuszczone, ale zadrzewiony skwer z tymi bardzo stromymi, niewygodnymi, granitowymi, pięknymi schodami do nieba. Nie za bardzo zachęcającymi, żeby tam kontemplację jakąkolwiek uprawiać. I część niska, która była, że tak powiem, placem budowy, gdzie stał barakowóz i taka ona została. Dla mnie, jako architekta, zacząłem trochę tak jak w polityce. Dwa niespółpracujące z sobą obozy. Tak? Czy można coś z tym zrobić? Jedna wyniesiona wysoka, druga niska, osłonięta. No i w sumie przestrzeń placu nie bardzo duża. Dużo zieleni wysokiej. Wiem z doświadczenia, że warto tą zieleń wysoką jednak zatrzymywać. Gdzie wprowadza bałagan i chaos, to oczywiście należy albo przesadzać, albo robić nowe nasadzenia. Natomiast tu priorytetem było wykorzystanie tego starodrzewu. Ja to sobie tak nazwałem, to są świadkowie historii, która tu przez Sztum przeszła i to taka już dość gruba historia. Zatem postanowiliśmy tę drzewostan zachować. I tu jest pierwsza interwencja architektoniczna. To jest, ja prowadzę Państwu taki ważny, żebyście zrozumieli, czym się kierowało, tak? Czyli wprowadziłem taki lej, balonik, coś, co wprowadza, łączy te przestrzenie, powoduje zróżnicowanie terenu. Znaczy, to nie jest idealnie linia płaska, ta część leja jest lekko wyżej. Natomiast ona wprowadza przestrzeń, łączy przestrzeń placu z trasu dolnego, i dzięki temu mamy tak zwany salon, pokój z zielonymi skarpami, które potem były pretekstem do architektury i do odpowiedzi na to, co dalej. Zatem jest część ta otwarta, ta bardziej publiczna, ta przy głównym szlaku i część refleksyjna, otoczona w zieleni, która ma po prostu ścianę. Tak? Ten lej to są dwumetrowe skarpy, które planujemy ukwiecić, i to jest po prostu raz, że refleksja, żywa lekcja historii. Dwa, izolacja od drogi w centrum miasta, co też jest cenne. Droga nie jest takim, jak prowadziliśmy analizę, takim, czy ruchowy, nie jest takim medium, który powoduje, że ludzie uciekają. Nie, pozorom ludzie nie uciekają, lubią się zatrzymywać przy drogach.
na Kranie czy Droga. Pokazuje sztuńska gastronomia, która na przykład w centrum na rynku nie funkcjonuje, a przy samej drodze, można powiedzieć, przy banku komercyjnym brak latem miejsca. Tak? Czyli generalnie ludzie nie boją się ruchu, ale jak można stworzyć taką enklawę, jak można stworzyć taki lej, zbudować nową historię i połączyć dwie, wydaje się, nie współpracujące przestrzenie, to taką operację wykonaliśmy. No i teraz, przepraszam bardzo, nic z tego nie zobaczymy, to jest, ja tylko chciałem pokazać, że poszukiwania były w Glinie. Tu chciałem Państwu pokazać, że to był taki warsztat nasz. Myśmy stworzyli taki stół, tak jak się powinno takie instalacje projektować. Nie widać tego leja, kiedy po prostu wybieraliśmy z tego, z tej części wysokiej parku ten lej, żeby zobaczyć, jak działa przestrzeń miejska. No, tu też pomarzekam trochę słabiej. To jest wizualizacja, która pokazuje sylwetę miejsca. I teraz zaczęło się następny etap myślenia. OK, mamy połączone przestrzenie, mamy dwie struktury, a co z pomnikiem? I powiem tak, odciąłem się od wszystkiego, co do tej pory widziałem, słyszałem i miałem okazję zobaczyć. I zastanowiłem się nad tym, czy jest coś takiego, czym jako niepoprawny romantyk mogę połączyć różne grupy ludzi i coś, co tak naprawdę we współczesnym świecie jest takim symbolem naszym narodowym. I pomyślałem, że są to barwy. Barwy narodowe, biały, czerwień. Do głowy mi jeszcze wtedy nie przychodziło, nie wiem dlaczego, że to jest również tylko w innym splocie. Natomiast pomyślałem sobie, jak jesteśmy na zawodach sportowych, jak jesteśmy w różnych miejscach, to bez względu na wszelkie opcje, większość maluje sobie policzki, ubiera się i jest dumnym z tego, że jest się obywatelem Rzeczpospolitej. I pomyślałem sobie, skoro tak, no to może uda nam się stworzyć instalację, która by wchodziła naprzeciw tej idei. I pomyśleliśmy sobie o tym, żeby na pierścieniu okrężnym wybudować 7 kafli szklanych z przeplatanymi barwami biało-czerwonymi, które za dnia będzie modelowało słońce, wieczorem będzie podświetlało światło sztuczne, żeby to wyglądało tak, jakby one w naturalny sposób świeciły. I były taką instalacją, która pokazuje nam, tak, to jest ten czas, to jest stulecie, jesteśmy z tego dumni i tak naprawdę o to idzie, żeby stanąć w trudnych sytuacjach, ale. Natomiast dość mocno zastanawialiśmy się, co dalej i chcieliśmy uszanować pierwszego marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, generała marszałka, i pomyślałem sobie tak, czy lepiej go podziwiać, czy lepiej go wysłuchać. To stwierdziłem, że wolałbym go wysłuchać i zaproponowaliśmy w sercu taką inskrypcję, nie definiować niejaką, zostawiliśmy do radzie mieszkańcom, gdzie można podejść i przeczytać i kontemplować, tak? Czy zastanowić się, zgodzić, nie zgodzić. Zawsze są różne stanowiska w historii i mogą być różne podejścia. Te wizualizacje po prostu pokazują, że ta instalacja później wpisuje się w ten. Tu jest skala człowieka, takiego cienia, to jest powyżej 2 metrów, najwyższa tafla szklana, która po prostu w formie spirali unosi się od najniższej do najwyższej, względnie od najwyższej do najniższej, buduje ten poziom. Pomiędzy te tafle można wejść, można się zastanowić, dzieci mogą wykorzystać z w naturalny sposób. Oczywiście całość chcemy otoczyć ławkami, które będą indywidualnie i są indywidualnie projektowane. Tu są bardzo proste formy, rozważamy formy z oparciami, które są mniej rzeźbiarskie, bardziej parkowe, natomiast ergonomiczne. I tu trzeba znaleźć ten kompromis pomiędzy wygodą a instalacją rzeźbiarską, czy takim turyzmem projektanta, który chciałby, żeby forma była surowa i bardziej kontemplowana niż używana. Natomiast no, cały czas wariantujemy się i sobie na pewno jeśli będzie akceptacja koncepcji przez Radę, z tego co wstępna jest, to będziemy to wariantować, pokażemy.
etapie technicznym skosztorysuje te oba siedziska, czyli z oparciami i bez oparć. Cały czas chodzi nam, myślimy o nawierzchniach, to jest skala człowieka pokazująca, jak się ta instalacja wpisuje w teren, to takie głębokie cienie, drzewostan jest istniejący, głębokie cienie to są te skarby zielone. Cały czas zastanawiamy się nad, to jest to serce instalacji, tak? Z tą tarczą ze stali nierdzewnej, której macie wbita na monecie ta inskrypcja marszałka. Cały czas to założenie w takim rzucie aksonometrycznym z pokazaniem tego leja. Zastanawiamy się nad nawierzchnią, to znaczy tak. No, to są doświadczenia z naszego rynku, czy wygodnie, czy historycznie. Czy tak, czy się uda. Na jednym ze spotkań była uwaga, żeby w ogóle z wodami odlotowymi, czyli dobrze by było, jakby tej nawierzchni takiej chłodnej też było, więc mamy takie warianty, gdzie chcemy w tym ogólnie utwardzonym pasu, z granitowych takich wycinków z koła, chcemy zostawiać wolne przestrzenie na przykład na chłodną część kamienia, który po prostu spowoduje, że woda nie będzie tak szybko spływała. Natomiast tak samo nie chcemy, żeby bardzo po krawędziach skarb ten plac dochodził, żeby woda, która będzie jakby spływała po skarbie, będzie wchłaniana przez zieleń, przez trawy, przez kwiaty i dopiero później już jakby po wyczerpaniu możliwości płodności ewentualnie mogą nastąpić jakieś drobne przenikania wody, ale nie przewidujemy, żeby były jakieś mocne ulewy. To jest takie ujęcie z tego leja, w dolnej partii jest jakby pas takich kwiatów, które chcemy poprowadzić, wszystko będą być zielone. Tam ma być ta żywa lekcja historii. Na jednym ze spotkań młode pokolenie zapytało, czy można przy tych kamieniach, na których można usiąść, na których można rozważać, który będzie data, czy można jakiś kod w tak zwany QR zamieścić, żeby ktoś sobie przeczytał, co to za data i poczytał i wydaje nam się, że jak najbardziej tak. To właśnie o to chodzi, żebyśmy byli bardziej refleksyjni i wyciągali wnioski na przyszłość. Zatem pokrótce wracam w założenie całości, czyli na okręgu 7 taki szklanek podświetlonych za dnia modelowany przez Słońce. Część niska z wysoko położona lejem, skala człowieka. I świadkowie historii, czyli drzewa, które w lepszej kondycji, inne w mniejszej, natomiast no, te formy krzewiastki, czyli usunąć wodę, rodzaju chaos, bałagan, natomiast założenie wysoką. Jest jedno drzewo, które chcemy przesadzić, bo jest bardzo złym miejscu, jest bardzo młode, ale jest. To może tyle, 7 minut przekroczyłem. Dziękuję bardzo panu Leszkowi, panu projektantowi. Teraz otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Jakie były opinie różnych środowisk, z którymi się pan spotykał, konsultując ten projekt? Dużym moim zaskoczeniem była, znaczy tak, po tej pierwszej prezentacji, to była cisza. To się sobie nie wiem, czy to. Potem posypały się, mogę powiedzieć, opinie, aż wydawało mi się, że to dobre. Wtedy jest lekki niepokój. Bo wtedy cały podium idzie na mnie, tak? Jeśli przekonamy do rozwiązania przestrzennego, to już nie. No to wiadomo, że jak biorę to na siebie, bo i tak każdy zweryfikuje to w rzeczywistości. A to z architekturą jest, a tu jest jeszcze kwestia rzeźbiarstwa, czyli opinie były dobre. Nie wiem, czy to jest kwestia tego podejścia, że barwy, czyli taka odrębność, czyli pójście zupełnie inną drogą, co nie zmniejsza mojego podejścia do, czy nie przekreśla form figuratywnych i klasycznych, w formie popiersi, przedstawiających tak zwanych, nie. Ja po prostu nie chciałem iść tą drogą, chciałem zrobić coś takiego, jak już, to spróbować tak. Ponieważ wiem, że są miejsca, gdzie i są sytuacje takie, gdzie formy te dosłownie również się wpisują i działają i nie są rzeźbiarsko złymi instalacjami czy tak. Natomiast ja jako autor
nasz zespół, stwierdziliśmy, że spróbujemy to poprawić, a to będzie czas pokazać. Zatem były opinie takie, które mówiły, że nie chciałyby po prostu przyjść, ale przyszły z ciekawości, to już jest ważne, a potem, że są zadowolone z tej prezentacji i że droga się podoba. A były też opiniowane na Komisji Urbanistycznej, byli urbaniści opracowujący plan, jakby pozaprogramowo zostali na tym spotkaniu, doświadczeni urbaniści z Trójmiasta, którzy też przysłuchiwali się, mieli chwilę czasu, życzyli wówczas laptopa i też się wypowiedzieli, że to jest działanie komplementarne, przestrzenne, nie skupiające uwagi na estetyce formy, ale też była opinia o estetyce, że ja ją tak spychałem bardzo, uważałem, że ona jest jakby na ostatnim miejscu, ale pani radna Zarocka powiedziała, że estetyka według pani radnej jest ok, w porządku. Zatem są to miłe słowa, natomiast to otwiera dalej cały czas pole do dalszego projektowania. Tak? I tak jak mówię, ja się staram odciąć od wszelkich jakichś takich opinii. To bardziej moja żona biega za mną i mówi, słuchaj, coś tam już piszą, ja uciekam, nie interesują mnie. Rzeczywiście się skupiam na tym, żeby ta instalacja była dobrze zrobiona i skończona. I tyle. Także byłem zaskoczony, że to były bardzo, bardzo pozytywne opinie z różnych środowisk. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Ja mam jeszcze też może nie pytanie, bo rzeczywiście byłam na konsultacjach i nadal mi się bardzo projekt podoba, nie zmieniam zdania, natomiast teraz oglądając przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Być może czasy już minęły i być może niesłusznie gdzieś ta moja obawa, ale do tej pory było tak, że wszystko to, co mamy troszeczkę zakryte, a tutaj faktycznie ta druga część, ona będzie nieco schowana. Czy wzięliśmy pod uwagę niestety to, że ktoś to może zdewastować, bo może warto o tym wcześniej pomyśleć, żebyśmy uniknęli stałej dewastacji. Otóż odpowiadam. Ludzie, którzy lubią sobie takie przestrzenie anektować, to lubią po prostu cień, głęboki cień. Czyli jeśli rozświetlimy to miejsce i będą bardzo dobrze widoczni, to proszę mi wierzyć, że nie za bardzo będą chcieli tam być. Poza tym ergonomia, miejsce, oni, bo o takich osobach mówimy, które się lubią skryć, tak. Ergonomia, miejsce, to nie jest dla nich ciekawe miejsce, bo jeśli oni chcą przysłowiową szklankę brandy wypić, to oni ją wypiją bardziej, tak, pójdą nawet bliżej bulwaru. A potem lubią siedzieć w miejscach bardzo słonecznych i oglądać, pożyczać pieniądze, nie oddają. Natomiast zawsze jest to ryzyko, że zakątek miejsce może powodować. Więc liczmy na to, że to jest kwestia światła i tej publicznej przestrzeni, że to ten temat rozwiąże. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam taką przyziemną uwagę. Czy projektanci, czy pan brał pod uwagę nawierzchnię uczęszczaną przez społeczeństwo, czy tej kobiety w szpilkach, w wózki, czy po prostu gdzieś tam zwróciliście na to uwagę, żeby nie wbijały się szpilki podczas. Tak, cały czas mamy z sobą, wariantujemy to, dlatego że rzeczywiście pomiędzy wygodą a charakterem bardzo często jest nie po drodze, tak? Oczywiście będą tutaj wstawane kamienie, które są tak zwane pomieniowane, gładkie, nie pościskowe. Takie fragmenty przy zamku obecnie są, przy wzgórzu zamkowym, tu od części bulwaru jest ta kostka, tylko taka bardzo drobna i ona się sprawdza, muszę powiedzieć, granitowe, to jest granit płomieniowany. To nie są te łupane, tak zwane brukowce, po którym nie da się często chodzić. Nie. Natomiast chcemy po prostu nie próbujemy porozrywać, żeby to nie był taki plac defilat. Chcemy rozedrygać po prostu takimi polami i czasami to jest tak jak w miejscach publicznych, jak się kobieta spóźni, to czasami odczas lekko później, żeby nie halazować, czyli ale żeby to miejsce było takie bardzo niezabetonowane, dlatego że tak się niestety pozostawia, że nie ma tego charakteru przestrzeni. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych ma plany? Proszę bardzo.
Tak mi pani tutaj rano zachęciła do podzielenia się taką refleksją, że chcieliśmy przy ulicy Słonecznej, też mieliśmy zaplanowane modernizację tego osiedla, ale miejsca parkingowe pytami, tymi mebami, prawda, żeby ta woda została na miejscu, żeby tak tą ekologię zadbać. Tam też się panie zburzyły, że jak to w szpilkach nie będą mogły chodzić. No zrobiliśmy te parkingi no, w tradycyjnej technologii, a teraz będziemy za to płacić, bo Polskie Wody wystawiają nam teraz wszystkim samorządom rachunki za to, że właśnie wody są nieretencjonowane, że wody są odprowadzane i będziemy jako samorząd płacić właśnie za to, że na przykład nie mamy przy ulicy Słonecznej właśnie tych miejsc parkingowych pytami, tymi mebami, tylko właśnie na 100% wybrukowane. No i będziemy teraz wodą polskim płacić słone rachunki. A niedługo może będziemy płacić jeszcze za słońce i za wiatr. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Rady ma pytanie? Nie widzę. W takim razie stanowisko Rady Miejskiej w sprawie utworzenia skweru niepodległości w Sztumie oddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę podnieść ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że stanowisko Rady Miejskiej zostało podjęte jednogłośnie 13 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przełożyłem kartę, o właśnie tu. Poproszę, do punktu 7 przechodzimy. Poproszę teraz pana burmistrza o przedłożenie na moje ręce dokumentów. To jest zarządzenia w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu i tak dalej, sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w mieście i gminie oraz informacje o realizacji programu Rodzina 3. Szanowni Radni otrzymali wersji elektronicznej sprawozdania, tylko panu przewodniczącemu przedłożę i mam nadzieję, że będzie to przedmiotem, no, czy pretekstem, czy powodem ciekawych dyskusji na naszych komisjach. Przechodzimy do punktu 8.1. Poproszę panią Danutę Biatrowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok. Podstawa prawna. Uchwała się co następuje, dalej jak pierwszy. W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 349 859 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 349 959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 83 444 736 zł. W tym dochody bieżące 72 316 393 zł, dochody majątkowe 11 128 343 zł. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 089 347 zł, w tym zwiększa wydatki bieżące o kwotę 561 267 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 528 080 zł, zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 107 671 187 zł, w tym wydatki bieżące 68 164 343 zł, wydatki majątkowe 39 506 844 zł. Ustala się deficyt w wysokości 24 226 451 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych 18 626 451 zł, kredytem pożyczką 5 300 zł. Ustala się przychody w kwocie 24 226 451 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 18 926 451 zł, kredytu pożyczki 5 300 000 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 852 Pomoc Społeczna, rozdział 852.14 Zasiłki Okresowe, C
celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z wydatków bieżących świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 22 853 zł do działu 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 853-95 pozostała działalność na wydatki bieżące w programie finansowanym z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt pod nazwą Razem możemy więcej, rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatków majątkowych na programy finansowane z udziału środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zadania budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe, kwotę 20 tysięcy złotych na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań. Z działu 926 kultura fizyczna, rozdział 926-95 pozostała działalność z wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pod nazwą doposażenia placu zawod sołectwo Piekło, fundusz sołecki kwotę 5 tysięcy złotych i zadania urządzenie fitness sołectwo Piekło, fundusz sołecki kwotę 14 020 zł do działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań kwotę 7 020 zł również na fundusz sołecki i na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą meble kuchenne do świetlic wiejskich w Piekle, fundusz sołecki kwotę 12 000 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 45374/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pod nazwą Plan wydatków majątkowych na rok 2018 w dziale 600 transport i łączność na zadaniach przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Witosa i osiedle Pieniężnego w Sztumie, etap pierwszy, osiedle Litosa, zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 rok o kwotę 900 tysięcy złotych. Na zadanie modernizacja dróg zastosowania płyt Jumbo, zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 rok o kwotę 650 tysięcy złotych. Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się nowe zadanie skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna, wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejskim Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie, zakup kiosku multimedialnego o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 rok w kwocie 5100 zł. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 rok o kwotę 20 tysięcy złotych. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykreśla się zadanie zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego sołectwo Biała Góra Fundusz Sołecki o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 rok w kwocie 5 tysięcy złotych. Na zadaniu zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra Fundusz Sołecki zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 rok o kwotę 290 zł. Wprowadza się nowe zadanie meble kuchenne do świetlicy wiejskich w Piekle Fundusz Sołecki o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 rok w kwocie 12 000 zł. W dziale 926 kultura fizyczna wykreśla się zadania doposażenia placu zabaw w sołectwo Piekło Fundusz Sołecki o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 rok w kwocie 5 000 zł. Zadanie urządzenia fitness sołectwo Piekło Fundusz Sołecki o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 rok w kwocie 14 020 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zwiększenia wyniku źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1 739 488 zł. Załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr 45374/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 rok pozwala sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia projektu uchwały przez Ramienia Komisji Finansów i Rozwoju zaopiniowano pozytywnie. Czy jest coś uzasadnienia? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ja pytanie a propos tego kiosku multimedialnego. Rozumiem, że on będzie związany z działalnością Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tak? Jakie tam informacje będą w kioski, co będą zrobić? Panie Ministrze, że tak precyzyjnie nie odpowiem, ponieważ będziemy prowadzić zapytania ofertowe. To będzie taki kącik dla dzieci zawierający różnego rodzaju gry, zabawy edukacyjne, który ma stworzyć uatrakcyjnić obecny kącik zabaw dla dzieci w Urzędzie Miasta. Także to będzie inna potrzeba Urzędu Miasta i na potrzeby naszej jednostki. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. I poproszę również panią Danutę Wiatrowską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. Projekt uchwały Rady Ministrów Sztumu jest w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Sztum na lata 2018-2021. Podstawa prawna uchwala się, co następuje, paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla gminy Sztum na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały, treść jak załączniku nr 1 i niniejszej uchwały, paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Sztum, paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu bulletynu informacji publicznej. Projekt uchwały został przedstawiony na Państwowej Komisji i zaopiniowany pozytywnie. Czy czytam objaśnienia? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie projekt uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami za. I jeszcze poproszę teraz panią Agnieszkę Popolewską o przedstawienie pierwszego projektu uchwały. Proszę bardzo. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości. Po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na część działki nr 10 na 32 o powierzchni 30 m położonych w Sztumie w obrębie 1, część działki 192 na 7 o powierzchni 100 m położonych w Sztumie w obrębie 1, działka nr 77 na 11 o powierzchni 31 m w obrębie 1 miasta Sztum, część działki 279 na 206 o powierzchni 566 m w obrębie 2 miasta Sztum, część działki 279 na 43 o powierzchni 133 m w obrębie 2 miasta Sztum, działka 270 o powierzchni 19,5 m w obrębie 2 miasta Sztum, działka nr 145 o powierzchni 1,25 hektara w obrębie Biała Góra, część działki nr 148 na 79 o powierzchni 5787 m położonych w obrębie Wadlewice, część działki nr 148 na 11 o powierzchni 398 m kwadratowych w obrębie Wadlewice, 214 na 4 o powierzchni 195 m w obrębie Koniecwa, działka 98 na 2 o powierzchni 126 m położonych w obrębie Piekło, część działki 120 na 1 o powierzchni 88 m w obrębie Postolin i część działki 83 o powierzchni 25 m położonych w obrębie Pietrzowa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ujęte w uchwale nieruchomości są obciążone umowami dzierżawy lub najmu na czas określany do lat 3. Dzierżawcy i najemcy wykorzystują przedmiot dzierżawy czy najmu z przeznaczeniem na zagospodarowanie rolnicze, jak uprawy rolne, ogród przydomowy, grunt pod garaż, grunt pod wiatę lub grunt pod budynek gospodarczy. Zgodnie z artykułem 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Wyżej wymienione nieruchomości nie są przeznaczone na cele publiczne, inwestycyjne ani statutowe gminy, w związku z czym mogą być wykorzystywane w dotychczasowy sposób. Załączniki są graficzne do tego, gdzie są pokazane, które to są nieruchomości i projekt uzyskał pozytywną opinię komisji dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała zapewne jedna jednogłośnie, 13 głosami za. Jeszcze jedna uchwała i przerwa. Proszę bardzo Pani Agnieszko o przedstawienie kolejnego projektu uchwały. Kolejny projekt uchwały jest w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego usytuowanego w budynku niepublicznego przedszkola na Słonecznej Górce przy ulicy Sienkiewicza 2 w Sztumie. Po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności węzła cieplnego usytuowanego w budynku niepublicznego przedszkola na Słonecznej Górce przy ulicy Sienkiewicza 2 w Sztumie o łącznej wartości 17 712 zł stanowiącego własność gminy Sztum w spółce Veolia Północ, spółka z o.o. z siedzibą w Świecie przy ulicy Cieplnej 9. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Węzeł cieplny znajdujący się w budynku przedszkola na Słonecznej Górce przy Sienkiewicza 2 stanowi własność gminy Sztum. Z wyżej wymienionego węgla dostarczane jest ciepło do wszystkich pomieszczeń w budynku. Utrzymanie węgla wiąże się z kosztami wykonania konserwacji bieżącej oraz kosztami remontów i modernizacji urządzeń węgla. Spółka Veolia Północ wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie węgla i zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z jego eksploatacją. Projekt uchwały był przedstawiany na Komisji Wsi i na Komisji Finansów i uzyskał pozytywną opinię Komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 13 głosami za. I ogłaszam teraz 20-minutową przerwę. Zapraszam na kartę. Wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 8.5. Poproszę Panią Agnieszkę Tomolewską o przedstawienie trzeciego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie uchylenia ustawy nr 44/336/210 Rady Miejskiej w Sztumie 11 lutego 2010 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w obrębie dwa miasta Sztum przy ulicy Kochanowskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz obciążenie tej nieruchomości z trudnością przewozu i przejazdu. Po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na uchylenie uchwały nr 44/336/11 lutego 2010 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonego w rębie 2 miasta w tym przy ulicy Kochanowskiego z przeznaczeniem na wprowadzenie warunków zagospodarowania nieruchomości oraz obciążenia tej nieruchomości z trudnością przechodu i przejazdu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 279/149 jest położona przy ulicy Kochanowskiego i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr 7/36/2007 w Rady Miejskiej w Sztumie z 31 marca 2007 roku wyżej wymieniona działka mieści się w terenie oznaczonym symbolem 04KDD jako publiczna droga dojazdowa. Zgodnie z uchwałą, która jest przedmiotem uchylenia działki 279/149 miała być oddana w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przylegającej do niej działki 279/130. Dnia 18 stycznia tego roku gmina Sztum skorzystała z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki 279/130, w związku z czym uchwała o jej poszerzeniu poprzez oddanie w użytkowanie działki 279/149 stanowiącej własność gminy stała się bezprzedmiotowa. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wsi i załącznik graficzny przedstawia, o jakiej działce jest mowa. To jest działka pod drogą, która prowadzi do Zaspy, tak? Dziękuję bardzo. I otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. I poproszę Panią Agnieszkę Topolecką o przedstawienie kolejnego, czwartego projektu. To jest uchwała, która pozostaje w tej samej lokalizacji przy ulicy Kochanowskiego. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Sztum przy ulicy Kochanowskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numer 279/227 o powierzchni 395 m2 położona w obrębie dla miasta Sztum przy ulicy Kochanowskiego, dla której są trujone do widzenia. 8 za miejscowy Wydział Ksiąg Wieczysty w Sztumie prowadzi księgę wieczystą numer 1, 2 i łamane na 18927/5 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 279/14. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Wielkiego Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dla części terenu obejmującego wyżej wymienione działkę o powierzchni 245 m2 gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania i zgodnie ze studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego część przedmiotowej nieruchomości mieści się w terenie o funkcji mieszkaniowej i usługowej. Pozostała część wyżej wymienionej działki jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr 7/36/2007 z 31 marca 2007 roku i mieści się w terenie oznaczonym symbolem MU05 z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Ze względu na powierzchnię i kształt nie może ona stanowić samodzielnej działki budowlanej. Przylega ona bezpośrednio do nieruchomości oznaczonej numerem 279/114 zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Właścicielka przyległej nieruchomości jest zainteresowana nabyciem tej działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej swojej nieruchomości. I załącznik graficzny przedstawia, o jaką nieruchomość chodzi, oznaczony taki fragment na czerwono. I projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wsi. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 12 pana głosami za. Poproszę teraz pana Marcina Lipińskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad dzieciami. Szanowni Państwo, kiedy czytam projekt uchwały, chciałem poinformować, że zostały poprawione publikatory dzienników ustaw tej uchwały i taka uchwała w poprawionej wersji została się przedłożona panu przewodniczącemu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2018. Po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum w 2018 roku w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie artykułu 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Do wypełnienia obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę wynikającą z artykułu 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Wobec powyższego przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta gminy Sztum w 2018 roku, który stanowi załącznik do uchwały. Projekt uchwały został przekazany powiatowemu lekarzowi weterynarii w Mazowszu celem zaopiniowania. W przesłanej opinii zawartej w piśmie z dnia 1 lutego 2018 roku wydano pozytywną opinię. Projekt uchwały przedstawiony na Komisji Gospodarki Komunalnej Wsi został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie uchwała poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Poproszę pana Marcina Lipińskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta i tak dalej. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta i gminy Sztum w roku 2018. Po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2018 obejmujący kąpielisko na wodach jeziora Zajezierskiego Sztumskiego o współrzędnej geograficznej długości 190 132,90, szerokość 530 512,60, obejmujące długości 100 metrów linii brzegowej. Ustęp drugi. Organizatorem kąpieliska jest miasto i gmina Sztum.
Paragraf drugi. W roku 2018 określa się sezon kąpielowy na terenie miasta i gminy Sztum na okres od 25 czerwca 2018 roku do 2 września 2018 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uzasadnienie. Zgodnie z postanowieniami prawa wodnego, corocznie w terminie do dnia 20 maja Rada Gminy w drodze uchwały określa czas trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Wniosek o umieszczenie w okazie kąpielisk składa organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Miasto i Gmina Sztum jako organizator kąpieliska wystąpiło z wnioskiem z dnia 28 grudnia 2017 roku o umieszczenie w okazie kąpielisk wydzielonych wód powierzchniowych, na którym planowane jest kąpielisko na wodach Jeziora Zajezierskiego Sztumskiego. Biorąc powyższe pod uwagę, burmistrz miasta i gminy Sztum przygotował projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2018. Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, to jest w okresie od 10 stycznia 2018 roku do 2 lutego 2018 roku, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian tego projektu. W wyznaczonym terminie nie spłynęły żadne uwagi ani wnioski do projektu przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały wraz z załącznikami, zgodnie z artykułem 37 ust. 12 ustawy Prawo Wodne, został przekazany do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, właściciela wód marszałkowi województwa pomorskiego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu Magory. Zarówno Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismem z dnia 15 lutego 2018 roku, jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Magorce, pismem z dnia 20 lutego 2018 roku, pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Marszałek Województwa Pomorskiego pismem z dnia 16 lutego poinformował, że wszystkie prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód powierzchniowych na mocy ustawy Prawo Wodne przeszły w kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednocześnie wskazując jako organ właściwy do wydania opinii. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z 13 lutego 2018 roku wskazała na uaktualnienie informacji zawartych w profilu kąpieliska, jednocześnie nie wnosząc uwag do projektu przedmiotowej uchwały. Projekt tej uchwały przedstawiony na Komisji Gospodarki Komunalnej Wsi uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Poproszę teraz panią Sylwię Mackiewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pod tytułem Skuteczna trafna pomoc społeczna. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie realizacji projektu pod tytułem Skuteczna trafna i efektywna pomoc społeczna, wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 2 efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna. Konkurs numer PAWER 020500 i P03000012/17. Na podstawie przywołanych przepisów prawa Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgoda na przystąpienie do realizacji przez Miejską Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie projektu pod nazwą Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna, wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2, efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5, skuteczna pomoc społeczna, konkurs numer PAWE 020500 i P03000012/17. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały. Miasto i gmina Sztum, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie w dniu 10 sierpnia 2017 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna, wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie. Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs numer Power 020500 i P03000012/17 ogłoszony przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
dniu 2 marca 2018 roku DEWS poinformował, że wyżej wymieniony projekt uzyskał rekomendację do otrzymania dofinansowania. Obecnie trwa procedura przygotowywania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. Realizatorem projektu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie. Całkowita wartość projektu wynosi 255 394,12 zł. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych i będzie realizowany przez 18 miesięcy, to jest od 1 marca 2018 roku do 30 sierpnia 2019 roku. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacyjnego oraz podniesienie efektywności działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie i zwiększenie podmiotowości odbiorców jego usług poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sztumie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Poproszę panią Sylwię Mackiewicz o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu wsparcia Rodzina 3+. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wprowadzenia programu wsparcia Rodzina 3+ w mieście i gminie Sztum. Na podstawie przywołanych przepisów prawa uchwala się, co następuje. Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym i rozwojowym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnienia dostępności dóbr sportowych i kulturalnych, Rada Miejska w Sztumie przyjmuje niniejszą uchwałę. Paragraf pierwszy. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Sztum wsparcie Rodzina 3+, uchwaleniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Traci moc uchwała nr 755/2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia programu wsparcia Rodzina 3+ w mieście i gminie Sztum. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uzasadnienie do projektu uchwały. Uchwała nr 755/2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2015 roku wprowadzono program wsparcia Rodzina 3+ w mieście i gminy Sztum, którego celem jest wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w tych rodzinach oraz promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej wizerunku. Podstawą prawną wprowadzonego programu jest artykuł 18 ust. 1 w związku z artykułem 7 ust. 1 punkt 6 a i 16 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, artykuł 27 ustawy z dnia 3 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny ze zmianami oraz artykuł 17 ust. 2 punkt 4 i artykuł 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku ustawy o pomocy społecznej. W związku z zachodzącymi zmianami w przepisach prawa należało dostosować samorządowy program do obecnie obowiązujących przepisów. Dotyczy to przede wszystkim prowadzenia mobilnej karty dużej rodziny. Zmiany w programie umożliwią prawidłowe funkcjonowanie sztumskiej karty dużej rodziny oraz wpłyną pozytywnie na rzecz rozwoju rodzin wielodzietnych w mieście i gminie Sztum. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Społecznych Rady Miejskiej w Sztum. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Poproszę teraz pana Ryszarda Dietwajna, zastępcę burmistrza, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Bardzo proszę. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie podziału gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Po przywołaniu podstawy prawnej na wniosek burmistrza miasta i gminy Sztum Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się podziału gminy Sztum na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Punkt drugi. Szczegółowy wykaz okręgów wyborczych wraz z ich granicami, numerami oraz liczbą radnych wybieranych w każdym z okręgów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty. Paragraf trzeci. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Gdańsku w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. Paragraf czwarty. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się wojewodzie pomorskiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Gdańsku. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf szósty. Traci moc uchwała numer 24/217/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie podziału gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych z każdym okręgu wyborczym. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 12 ustęp 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, dziennik ustaw pozycja 130, Rada Gminy zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, to jest do dnia 1 kwietnia 2018 roku. Rada Gminy na wniosek burmistrza dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu według jednolitej normy przedstawicielstwa. Na koniec czwartego kwartału 2017 roku norma przedstawicielstwa w gminie Sztum wynosi 1179,40. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wprowadzony przepisami prawa wyborczego należy ustalić 15 okręgów wyborczych w gminie Sztum. Prace związane z przygotowaniem projektu uchwały zostały poprzedzone konsultacjami z komisarzem wyborczym w Gdańsku zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 roku. Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, że podział gminy na okręgi wyborcze jest stały i może być zmieniany wyłącznie w przypadku zajścia przesłanek określonych w artykule 421 paragraf 1 Kodeksu Wyborczego, to jest w przypadku zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy oraz zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach. Mając powyższe na uwadze, Państwowa Komisja Wyborcza wyraża stanowisko, że w przypadku, gdy obowiązujący podział na okręgi wyborcze gminy jest zgodny z przepisami Kodeksu Wyborczego, Rada Gminy nie może zmienić istniejącego podziału. W takiej sytuacji Rada Gminy podejmuje nową uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, lecz określającą takie same granice okręgów wyborczych, jak obowiązujące dotychczas. Zaproponowany sposób podziału gminy na okręgi nie zmienia dotychczasowego podziału. Usunięto niefunkcjonujące już w użyciu skróty PGR przy nazwie miejscowości Pietrzwał i Koniecwał oraz ZR przy nazwie miejscowości Postolin i Sztumskiej. Szczegółowy podział gminy na okręgi wyborcze przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Projekt uchwały był przedstawiany na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywne opinie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Poproszę panią Agnieszkę Topolewską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości o numerze 5/2 i 6. Proszę bardzo. Okay. Biały Gór. Projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości o numerze 5/2 i 6 położonej w Białej Górze oraz części nieruchomości o numerze 106/6 położonej w miejscowości Piekło na rzecz Stowarzyszenia Przystań Biała Góra. Po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie pożyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości o numerze 55/2 i 6 o łącznej powierzchni 300 m2
położonych w miejscowości Biała Góra oraz części nieruchomości o numerze 106/6 o powierzchni 500 m2 położonej w miejscowości Pieków na rzecz Stowarzyszenia Przystań Biała Góra z przeznaczeniem na cele statutowe stowarzyszenia. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Oddanie pożyczenia przedmiotowej nieruchomości Stowarzyszeniu Przystań Biała Góra zaspokoi potrzeby lokalnych mieszkańców poprzez szeroko rozumiany cel upowszechniania kultury i rekreacji. Możliwość rozwijania działalności statutowej przez stowarzyszenie poprzez organizację m.in. zajęć sportowych, rekreacyjnych pozwoli na stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwoju zainteresowań mieszkańców na różnych płaszczyznach. Przekazanie nieruchomości w użyczenie jest nieodpłatną formą wspomagania stowarzyszenia w rozwoju ich statutowych celów. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyżej wymienionej nieruchomości mieści się w terenach o funkcji MU, czyli funkcji mieszkaniowo-usługowej. Projekt uzyskał pozytywną opinię dzisiaj Komisji 1 i 2. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W takim razie projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatni projekt uchwały. Poproszę panią Agnieszkę o przedstawienie tego projektu w sprawie Czerwina. Projekt uchwały w sprawie pożyczenia części nieruchomości o numerze 166/5 położonej w miejscowości Czernin, gmina Sztum na rzecz klubu sportowego Czernin. Po przywołaniu podstawy prawnej uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie pożyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości o numerze 166/5 o powierzchni 2 hektary położonej w miejscowości Czernin, gmina Sztum na rzecz klubu sportowego Czernin z przeznaczeniem na cele statutowe stowarzyszenia polegające na rozwoju sportu i rekreacji w terenie gminy Sztum. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddanie pożyczenia przedmiotowej nieruchomości klubowi sportowemu Czernin zaspokoi potrzeby lokalnych mieszkańców poprzez szeroko rozumiany cel upowszechniania kultury i sportu, możliwość rozwijania działalności statutowej przez klub sportowy Czernin poprzez organizację zajęć sportowych pozwoli na stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej i przyczyni się dla rozwoju zainteresowań mieszkańców sołectwa na różnych płaszczyznach. Przekazanie nieruchomości nieodpłatną formą wspomagania klubu sportowego Czernin rozwijania swoich statutowych celów. I zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość mieści się w terenach o funkcji UT, czyli obszary istniejącej i projektowanej zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Funkcji i Finansów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, poddaję się pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 12 głosami za. Przechodzimy do 9 punktu w porządku dzisiejszych obrad. Zanim udzielę głosu radnym, informuję, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły do mnie dwa pisma określone jako skargi. Jedna na burmistrza, druga na dyrektora SCK. Wystąpiłem o opinię prawną w sprawie tych pism. Radni w dniu dzisiejszym otrzymali druki oświadczeń majątkowych. Proszę o przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia złożenie dwóch egzemplarzy tych oświadczeń wraz z dwoma egzemplarzami PIT już z narzuconym numerem przez Urząd Skarbowy, chyba że ktoś przesyła, no to jest pieczątką Urzędu Skarbowego. I trzecia sprawa. Pan burmistrz kierował do mnie pismo dotyczące dzisiejszej uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze. W stosownym czasie wystosował do mnie pismo i chciałem poinformować, że takie było już uchwałę w tej sprawie dzisiaj podjęliśmy. Proszę bardzo, oddaję głos teraz radny. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Mam dwie sprawy. Pierwszą sprawę chciałem poruszyć widoczności naszych przejść dla pieszych, że jest bardzo słaba ta widoczność. Znaczy, jeśli chodzi o oświetlenie z góry, bo to się może powiększyło, ale samo malowanie tych farbą tych przejścia. W innych miastach jest malowane taką farbą trochę fluorescencyjną czy jakąś inną, że te przejścia z daleka widzą i świecą się. U nas jest słabo. Nie wiem, czy w ramach gwarancji tego, co robili oni, czy nie można teraz wrócić się z powrotem, żeby ta Generalna Dyrekcja Dróg poprawiła te przejścia.
bo piesi i kierowcy skarżą się na słabość tych przejść. Zresztą było już kilka wypadków u nas na przejściach i to widać i trzeba było na tym uwagę, zwracać uwagę. To jest ważna sprawa. To jest bezpieczeństwo naszych pieszych. Druga sprawa, mieszkam na ulicy Związku Jaśniejszego i tam jest parking zrobiony. Ten parking już jest teraz tak ciasny, że ci mieszkańcy nie mają gdzie postawić samochodu. To jest polowanie na miejsce parkingowe. A dlaczego? Dlatego, że tam są sklepy, kilka sklepów jest różnych, jest ciastkarnia, jest tam pizzernia, a jeszcze dodatkowo też pojawił się punkt przyjęć lekarza, psychiatry, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża, bardzo dużo ludzi, ja to obserwuję, przyjeżdża i stawia samochody i mieszkańcy nie mają gdzie postawić. Stawiają na chodniku, z boku jedzie nie wolno, milicja tylko jeździ i kasuje. Nie kasują czego innego, tylko tych ludzi kasują tam. Jest takie miejsce, już kiedyś zwracałem uwagę, już przy dawno, na początku sesji, że jest to miejsce na dole tam, gdzie był taki ogródek, ogródki Jeżaka, tam było tam inne takie ogródki przy jeziorze. Są takie, jest takie miejsce, które zawsze jest tam zakwaszczone, jest tylko problem. I jakby była możliwość, ewentualnie, wiem, że już jesteśmy po udziale budżetu, ale gdyby była kiedykolwiek możliwość jakaś, żeby tam zrobić parking, i mieszkańcy mieliby stawiać gdzie te samochody i byłyby miejsca dla tych petentów, które przyjeżdżają. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, co dalej? Proszę, Radna. Ja mam też dwa pytania, raczej nawet problemy. Proszę Państwa, uczestniczę w sesjach Rady Powiatu i wczoraj miałam okazję być świadkiem chyba niepotrzebnego zamieszania wokół naszego basenu. Zarzucono staroście, że jest przeciwny budowie tego basenu. Starosta to zdementował, stwierdzając, że faktycznie jest przeciwny lokalizacji, o którą tutaj urząd skierował do starosty, czyli na terenie szpitala i na terenie, tutaj na terenie przy Orliku, od ulicy Kasprowicza, dlatego że tam są planowane wkrótce inwestycje. I moje pytanie jest takie, czy w tej chwili już są jakieś decyzje wiążące, dlatego że również starosta pokazał postępowanie administracyjne, jakie jest prowadzone właśnie na lokalizację basenu przy ulicy Kasprowicza. Ja z kolei przeczytałam w gazetce, że lokalizacja jest proponowana albo właśnie na ulicy Kasprowicza, albo przy gimnazjum. I jako były nauczyciel i sportowiec, i zresztą też nauczyciel pływania, chciałabym prosić, żeby rzeczywiście przemyśleć tę lokalizację przy gimnazjum. Dlatego, że moim zdaniem taki basen powinien pojawić się jak najbliżej jednej ze szkół, nie możemy w obu, ale jednej ze szkół. Jeszcze powinno być to połączone łącznikiem, tak żeby uczniowie do godziny 15 mogli korzystać z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego. Natomiast po 15, żebyśmy mogli korzystać my, mieszkańcy. Także to jest taka moja ogromna prośba, ale ona wypływa również od mieszkańców powiatu, bo wiele osób już właściwie od wielu lat rozmawia na ten temat i też mieszkańcy wielokrotnie zastanawiają się, gdzie ta lokalizacja byłaby najlepsza. Myślę też oczywiście o komplecie parkingów i innych rzeczy, które są też potrzebne. Także moje pytanie, na ile już jest przesądzona lokalizacja tego basenu, skoro już jest postępowanie administracyjne? Drugie pytanie, które też bardzo często pada od mieszkańców, ostatnio nawet z Malborka pani mi zadała pytanie, czy jest realizowana ścieżka ta, która miała być ze Sztumu do Malborka? Bo to bardzo ciekawi mieszkańców chyba i Sztumu i Malborka. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, także prosiłabym, żeby tutaj powiedzieć, na jakim etapie i czy to, nie wiem, w przeciągu jakiegoś czasu, lat, być może jest możliwe do zrealizowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna. Ja tutaj w imieniu emerytów funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie chcę złożyć interpelację w sprawie trwającej inwestycji pod nazwą Nowoczesne Centrum Czytelnicze, a dawnego budynku Quadro położonego przy ulicy Nowowiejskiego. Emerytowani funkcjonariusze Służby Więziennej czują się oszukani. 5 lat temu burmistrz miasta i gminy Sztum, Leszek Tabor, oficjalnie na zebraniu z emerytami Służby Więziennej
obiecał, że po przekazaniu budynku emeryci znajdą tam swoją siedzibę i to z osobnym wejściem. Po 5 latach na kolejnym zebraniu burmistrz oznajmił, iż niestety nie będzie takiego miejsca dla nich. Emeryci służby więziennej w Sztumie czują się oszukani. Obecnie liczba emerytowanych pracowników służby więziennej to jest 417 osób. Na dzień dzisiejszy jesteśmy odstawieni na boczny tor. Nikt się nie liczy z naszym zdaniem, naszymi problemami. Klub Quadro był dla nas bardzo ważnym miejscem. Mogliśmy tam się spotkać w gronie przyjaciół, powspominać, pośmiać się, a czasem nawet wypłakać w ramieniu przyjaciela. Tam graliśmy w karty, szachy, śpiewaliśmy, a czasem też wysyliśmy przysługowe piwo, po prostu mieliśmy swój atak. Proszę pamiętać, panie burmistrzu, że jesteśmy też mieszkańcami Sztumu, którzy zawsze biorą udział w wyborach samorządowych i to my będziemy mieli możliwość wyboru. Dziękuję bardzo. W imieniu emerytowanych funkcjonariuszy ja składam tą interpelację. Grupa po prostu, ale grupa osób przyszła do mnie do zakładu, poproszono mnie o to, dali mi napisane ręcznie, więc co mogło powiedzieć, nie? Tym bardziej, że to są wszystkie okręt, którego zawsze znajduje. Proszę bardzo, kto ma jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę, ja nie byłam do tych wybranych, więc ja mogę. Nie widzę, w takim razie zamykam ten punkt pytania. Zapytania. Proszę bardzo o udzielanie odpowiedzi. Pan radny Andrzej Muraski stwierdza słabą widoczność pasów poziomych, oznakowań poziomych na przejściach dla pieszych. Pan wiceburmistrz, tak? Zgłosimy ten problem i nie tylko pasów na jezdni, ale także doświetlenia przejść dla pieszych, bo widzimy już po już kilku miesiącach funkcjonowania tej nowej inwestycji, że pewne rzeczy wymagają korekty i właśnie te sprawy związane szczególnie z przejściami dla pieszych, związane z bezpieczeństwem zgłosimy inwestorowi, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pytam również, czy jest możliwość zrobienia nowego parkingu przy Związku Jaszczurczego, żeby miejscowi mogli gdzie parkować. Odpowiem od razu. Rozważymy te propozycje, bo jak sam pan radny powiedział, budżet tegoroczny mamy już domknięty, ale możliwość ewentualnego rozwiązania przeanalizujemy. Ja o tym mówiłem już od paru lat, nie? Także no pierwsze nie było możliwość, nie było problemu takiego jak teraz. Dlatego nie zwracamy na to dalej uwagi, a teraz jak powstało to centrum psychiatry, to jest problem niesamowity. Ten problem miejsc parkingowych, które... No to znowu, że w sumie brakuje. Robimy co możemy, ale brakuje. Tak, analizujemy tę sytuację. Co będzie mówić? Dziękuję bardzo. Pani radna Ania Serocka pyta, czy są już konkretne decyzje lokalizacyjne w sprawie basenu. Proszę bardzo. W tej chwili nie ma żadnych jeszcze konkretnych decyzji lokalizacyjnych co do basenu. Te lokalizacje, o których wspomniała pani radna, czyli Kasprowicza, teren szpitala, czy powiedzmy tu Orlika, bądź też teren przy szkole podstawowej numer 1, to były propozycje lokalizacji, które nawet zaproponowaliście państwo radni i my je po prostu analizujemy. Jesteśmy na etapie analiz. Jeszcze żadna sprawa nie jest przesądzona. Wszczęliśmy co prawda postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale to nie rodzi żadnych konsekwencji, bo takie postępowanie w ogóle w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy może każdy, nawet nie będący właścicielem danej nieruchomości. Jesteśmy po prostu na etapie badania potencjalnych lokalizacji, możliwych lokalizacji. Pani Ania pyta również o perspektywy powstania ścieżki pieszo-rowerowej ze Sztumu do Marborka. Też akurat spotkaliśmy się też dzisiaj z projektantem, który wykonuje ten projekt dla Generalnej Dyrekcji, to zarówno na rzecz miasta i gminy Sztum, na rzecz miasta Malborka, jak i gminy Malbork, bo po drodze jest tylu gospodarzy terenu. I tutaj sprawa jest bardzo skomplikowana, szczególnie w odniesieniu do tego naszego odcinka, ponieważ występują w pobliżu miejscowości Kościszewo grunty trzeciej klasy, które wymagają w ogóle skomplikowanej procedury wyłączenia z produkcji rolnej, inaczej mówiąc tak zwanego odrolnienia.
i samą koncepcję projektant dla nas przygotowuje, natomiast dalsze kroki będą zależały już tylko i wyłącznie do inwestora, czyli do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż tylko ta instytucja może wystąpić o zastosowanie formuły tak zwanego ZRID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, która to w tej formule umożliwia znacznie bardziej taki prosty sposób wyłączenia tych gruntów z produkcji rolnej. Tam nie ma takich ograniczeń jak przy takich normalnych procedurach dla innych inwestorów. I tu będzie sytuacja wygląda w ten sposób. My te koncepcje przygotujemy. Mamy sobie gotową z wykazem tych wszystkich gruntów, z podziałami, z projektami podziałów geodezyjnych, które określają ile jest, jaka, ile tych działek, jaka powierzchnia tych, które by wymagały wyłączenia z produkcji rolnej. I dalszy los będzie już w rękach inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji, bo tylko ona może wystąpić o tę formułę ZRID. Bo nawet gdybyśmy my przygotowali tę dokumentację, to przepisać potem nie możemy. W formule ZRID ten inwestor musi występować od początku wszczęcia postępowania do uzyskania pozwolenia na budowę. Pani radna Sylwia Monkelewicz w imieniu emerytów Służby Więziennej pyta, czy w nowym centrum czytelniczym znajdzie się jakieś środki dla tych emerytów, którzy są sentymentalnie związani z tym budynkiem. Proszę bardzo. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Podzielam troskę pani radnej o emerytowanych pracowników Służby Więziennej. Ten budynek został przejęty przez gminę między innymi na wniosek dyrekcji zakładu karnego w Sztumie i emerytowani pracownicy Służby Więziennej korzystają z lokali, które są w dyspozycji samorządu. Między innymi korzystają z takiego miejsca w budynku, gdzie są przychodnie przy ulicy Chełmińskiej i nie podjęli żadnej uchwały na swoim spotkaniu, gdzie wyrażaliby się w takich słowach, jakich pani tu powiedziała, że burmistrz ich oszukał. I chciałbym panią zapewnić, że w budynku, który notabene będzie się nazywać Kwadro, bo tak już po prostu tutaj wydyskutowaliśmy, że dla zachowania historii tego miejsca będzie się nazywać Kwadro, są również i pomieszczenia, z których mogą korzystać emerytowani pracownicy zakładu karnego. Dziękuję bardzo. No, i to były wszystkie pytania. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam punkt udzielenia odpowiedzi. Przechodzimy do punktu 11. Można? Przechodzimy do punktu 11. Termin następnej 47. sesji Rady Miejskiej przewiduje na 25 kwietnia, środa, uwaga, godzina 13. Są obiektywne powody, żeby zrobić o godzinie 13. Posiedzenia komisji odbędą się w następujących terminach. Komisja Edukacji 17 kwietnia, jest to wtorek, godzina 9. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa również 17 kwietnia, wtorek o godzinie 13. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych 18 kwietnia, środa o godzinie 14. Ponieważ zbliżają się święta, więc chciałem wszystkim radnym, wszystkim mieszkańcom, sołtysom i zaprosić Państwa pośrednictwem wszystkim mieszkańcom złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Niech ten blask na wszystkich spłynie i żebyśmy żyli jak w rodzinie, żebyśmy nie wylewali na siebie pomyi, a po prostu byli dla siebie życzliwi. Wszystkiego najlepszego, smacznego jajka, mocnego dymusa i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 46. sesję Rady Miejskiej w Sztumie i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego.